to jest pierwsze nasze spotkanie. Poznałyśmy się tutaj na początku, w trakcie przygotowania Halki. Jestem zachwycona panią Grażyną i podejściem do nas, do artystów. Zostawia nam bardzo duże pole do własnego działania. Tylko kierunkując nas tak naprawdę i pokazując, w jaki sposób ona chce, żeby była przedstawiona dana postać. Cieszę się też, że jest to dla nas w dużej mierze teatr. Nie jest to reżyseria, która jest ustawiona choreograficznie. Pracujemy nad postaciami i bardzo, bardzo się z tego cieszę. Ja myślę, że tak, że to nie tylko może kobiety. Myślę, że wszyscy musimy zobaczyć i zderzyć się z tą historią. Dla mnie jest to historia o tyle uniwersalna, że można ją osadzić w różnych latach, w różnym czasie. Ale myślę, że podstawą do tego, żeby tego nie strywializować, jak pani powiedziała, jest to, że wierzymy swoim postaciom bardzo mocno. I jeśli uwierzymy w te uczucia, to publiczność to odczuje i tym silniejsza będzie ta historia. Ja myślę, że nie mogę do końca porównywać reżyserii, ponieważ tak jak powiedziałam wcześniej, to jest historia niedopowiedziana. Autor libretta zostawia tyle znaków zapytania, że koncepcja reżyserska tak naprawdę jest najważniejsza i to, na które punkty postawimy, które stanowią największą wagę, a sama Halka jest za każdym razem inna i za każdym razem, mam wrażenie, dojrzalsza. No i dla mnie też bogatsza.